Widzę, że przyda ci się lekcja. Powtarzaj za mną. Hakuna Matata. Co? Hakuna Matata. To znaczy nie martw się. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle bzik. I już się nie martw, aż do końca twych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Owszem, to nasze motto. Co to jest motto? Miło w piątek, miło w świątek. Wiesz co, mały? Te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy. Jasne, weźmy takiego pumpę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. No, pięknie. Dzięki. Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść. Mówią o mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Ach, co za wstyd! Było mu wstyd! Cały świat mi zbrzydł! Był brzydszy niż ty! Czułem się paskudnie! A może cudnie! Zawsze, gdy chciałem! No, no, Pumba, nie przy dzieciach. O, sorry. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata, to nie byle bzik! I już się nie martw, aż do końca twych dni! Tak śpiewaj, mały! Naucz się tych dwóch radosnych słów! Hakuna Matata! Witaj w naszych skromnych progach! Tu mieszkacie? Mieszkamy, gdzie chcemy! Właśnie! Tam twój dom, gdzie twój zadek! Jak tutaj pięknie! Konam z głodu. Zjadłbym nawet zebrę z kopytami. Zebry akurat zabrakło. A antylopy są? Nie ma. A hipcie? Nie. Słuchaj, no, mieszkasz z nami i jesz to, co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia. O, co to jest? Żarcie, a nie wygląda? O, hyda. Smakuje jak kurczak. Glut i to pożywny. To naprawdę rzadkie przysmaki. Pikantne i do tego chrupiące. No też to polubisz. Powiem ci, że to klawe życie. Żadnych nakazów, obowiązków. Te są jak z kremem. A najważniejsze, nie martw się. Co ty na to? Niech będzie. Hakuna Matata. Ohydne, ale sycące. I o to chodzi. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. 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 Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Kantus i Karol Osentowski i Kuba Jurzyk i Michał Węgrzyński i Jakub Jankiewicz w roli młodego Simby wystąpił. No dzień dobry, witam państwa serdecznie po raz drugi. Trzeci już. Trzeci, no. Słuchajcie, to trzeci występ Karola Osentowskiego u nas w studiu, Osentowskiego. Ale chcę ci przerwać, to wszystko dzięki wam. Tak jak w poprzednim wideo mówiłem, żebyście lajkowali i pisali przemiłe komentarze i wtedy będę tutaj po raz trzeci.
I to się ziściło. Generalnie problem z Hakuną Matatą, zawsze by chcieliśmy nagrać Hakunę Matatę, bo to zawsze, taki legendarny utwór. Ale zawsze był problem z czym był problem? Z małym Simbą. Nareszcie! Tak! Nie można było czekać! Z małym Simbą. Bo wiecie, bo no, jednak u nas w studiu najmłodsza osoba to chyba ty jesteś najmłodszy. Ty jesteś najmłodszy. Cicho, bo się wszyscy dowiedzą. On ma tylko 30 lat, słuchajcie, on ma tylko 30 lat. Kuba miał najłatwiej w tej piosence akurat, najłatwiej, ponieważ ja najkrótszy... Ja zbieram laury. Najkrótszy... No zaraz tu nie I generalnie zwykle nie pracujemy z młodszymi, dlatego bardzo się cieszę, że Kuba wystąpił u nas. Dzięki, Kuba. Dziękuję. Dzięki, yeah, piona. Dobra. Przyjemność będzie... po mojej stronie. O, stary, teraz to powiedziałeś. Dobrze. Cholera. Zdejmuj, wiesz, szacunek, koleżko. Nie, no ale... Chociaż... Czy to chyba lepiej wyglądam? Kto lepiej wygląda? Słuchajcie, dajcie wygnać w komentarzach, kto lepiej wygląda. Znaczy, Hakuna Matata nigdy nie ulepi. Oczywiście Kuba jak zwykle musi tylko reklamować ale swoje dobre, inne co? Piosenki. Bardzo dobre. Nie no, zapraszam powiedzmy. Oczywiście. Tak zapraszam naprawdę... do odsłuchania wideo, na którym ja tam będę gdzieś. Ja tego nie zamierzam podlikowywać. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jego debiut u nas. Także. Czy wiecie, że ja dopiero dzisiaj poznałem Karola? Ja nigdy... Karola Sandowskiego. Tak. No, tak. Ja nigdy wcześniej nie spotkałem Timona. Tak, bo to tak się dzieje w naszym studiu, że każdy przychodzi oddzielnie. Ja tutaj wszystkich sprowadzam, umawiam. I właściwie każdy najczęściej tak jest. Czasami zdarza się, że nagrywamy razem, ale jednak często jest to oddzielnie. Tak jak miłość rośnie wokół nas. To było wszystko oddzielnie nagrywane, nie znali się w ogóle. Ostatnio Karol do mnie napisał, ej, co z tą Hakuną robimy, czy nie robimy? Ja mówię, ta, znajdź mi Simbę. On... A mam! I w tym momencie znaleźliśmy. Okazało się tak, że udało się Kuba Jankiewicza znaleźć, więc... Bardzo zdolnego Kuba dobrze. Jankiewicza, bardzo go lubimy, pozdrawiamy i... Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał, to znaczy Akantusa. I polubcie nasz fanpage na Facebooku, dokładnie tak. To by było na tyle, widzimy się już za tydzień, bo już za tydzień nowe wideo od studia Akantus, jak w każdą środę. A zatem widzimy się, do zobaczenia. Pa, pa, dzięki! Hakuna Matata nara, hej. O, właśnie. Nie patrz w ekran, tylko w kamerkę, nie? W kamerkę mam patrzeć, dobra. Tak, dobra. Twój tata zagadkowo zniknął stąd. To pewnie jej mamusia zżarła go. I w końcu jest okazja zemścić się przy zdawką dzisiaj.